W tym tygodniu w Guest Corner mamy dwie współzawodniczki Oitana Snow. Zaprosiliśmy do naszego studia pannę Fulmu i pannę Madoka Wakamatsu. Dzień dobry! Dzień dobry! Ojej, jakie to słodkie! Panno Madoko, co trzymasz na kolanach? To moja przyjaciółka, mała świnka Gucian. Przyjaciółka świnka? Jakie to urocze! Bardzo dziękuję! A wracając do tematu, to współzawodnictwo ma obejmować nagrania, dzień, studio, wszystko będzie takie samo? Tak. Czy to oznacza, że wykonania będą również identyczne? Nie. Jestem pewna, że aranżacja i wizja wypadną dość odrębnie. W takim razie, czy mogłabyś podać nam więcej szczegółów na ten temat? To tajemnica. No cóż, szkoda. Panno Fulmun, a ty co nam będziesz chciała przekazać? Zapewne to również tajemnica, czy tak? Ależ nie. Właściwie nie ma powodu, by trzymać to w sekrecie. Naprawdę? Tak. Nie udzielono mi co do tego żadnych instrukcji. Zobaczmy. Twoim producentem jest książę z Lut L, to prawda? Tak. Książę powiedział mi, że sama powinnam pomyśleć, co chciałabym przekazać swoim śpiewem. To wszystko. W takim razie, co chciałabyś przekazać, panno Fulmun? Chciałabym tylko rozgrzewać ludzkie serca muzyką. To jest to, o czym myślę. Rozumiem. Rozgrzewać ludzkie serca. Może właśnie tego szuka książę. Może tak. Dziękujemy. Dziękujemy. Panno Sasaki, jak to wyglądało? Czy moje odpowiedzi nie postawiły mnie w gorszym świetle niż Fulmun? Przykro mi, po tym jak wspomniano o księciu, sprawy przybrały nagle inny obrót. Na wzmiankę o księciu? Czy jego osoba przyciąga jeszcze więcej uwagi niż osoba pana Takasu? Panno Wakamatsu, ma pani chwilkę? Chwileczkę, proszę przestać. Już mówiłyśmy, że nie chcemy nadgorliwych panów, którzy ją dręczą. O co chodzi? Nie przejmuj się tym, Madoka. Mamy tu reportera Waridaka, który goni za skandalami z życia młodych ludzi. Innymi słowy, naszego wroga. Jaka okrutna. Nie musi się pani posuwać aż tak daleko. On napisze wszystko, co mu do łba strzeli, nie licząc się z prawdą. Zszarga reputację każdego idola. Zszarga reputację każdego idola. Panno Sasaki, ma pani chwileczkę? Tak. Chodź, idziemy. Dobrze. Gdybyś znalazła coś ciekawego o jakiejś gwieździe, jesteś zawsze mile widziana. Zostaniesz też stosownie wynagrodzona. No to do zobaczyska. Pospiesz się, Madoko. Dobrze. Książę, czy nie czas, by kazał pan Fulmun zaśpiewać? Nie, jeszcze nie. Dlaczego nie? Potrzebny pani powód? To dlatego, że plany Madoki Wakamatsu idą pełną parą. To nie ma z nami nic wspólnego. Książę, czy nie sądzi pan, że personel będzie z tego niezadowolony? Jestem pewna, że Fulmun myśli tak samo. Plan mamy ułożony, a pan ani razu nie pozwolił jej zaśpiewać. Jeśli nie będzie mieć okazji, żeby przynajmniej rozgrzała swój głos, to mówiąc bez ogródek nie ma żadnych szans. Być może. Wszystko będzie dobrze. Po prostu zostawcie to mnie. Książę. Mitski, ty chcesz zaśpiewać jak najszybciej, prawda? Tak. Czy nagranie naprawdę pójdzie dobrze? Niedobrze. Przestań. Tak. Co się dzieje, Madoko? Przepraszam. To do ciebie niepodobne.
Miej więcej wiary w siebie i wykrzycz to. Taka jest Madoka Wakamatsu, która zdobyła moje serce. Tak, bardzo dziękuję. Zanim na dobre zaczniemy, staj się na powrót sobą. Zrozumiano? Słyszałaś o nowej piosence Full Moon? Co? Co? Odkąd książę jest jej producentem, swą pomoc zaoferowała mnóstwo znanych muzyków. Wszyscy są niezwykli i fantastyczni. Naprawdę? W takim razie nie rokuje to dobrze dla Madoki Wakamatsu, a pan Takasu jest na najlepszej drodze, by stracić twarz.